bardziej doświadczonych zawodników, mają właśnie Suwalczanie, grają dzisiaj na własnym boisku, no zobaczymy, czy to wykorzystają, ale tak jak widać, Sokół na pewno nie będzie się poddawał. Akcja lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne i mamy 1-0 dla piłkarzy Sokoła. Ostruda dosyć nieoczekiwanie, w 19 minucie najskuteczniejszy piłkarz Sokoła, Dawid Wolny, po ładnym dośrodkowaniu Karola Żwira z lewej strony. Suwalczanie po utracie tego gola, no za bardzo nie mają pomysłu, jak tutaj szybko dążyć do wyrównania. Teraz dobre zagranie do Aftyki na prawą stronę, Aftyka do Sałczka, nie ma spalonego. Znakomita sytuacja dla piłkarzy suwalskich, Wigier. No i w 25 minucie spotkania mamy 1-1. Wigry Suwałki, Sokół Ostruda, 1-1. Cezary Sałczek w 25 minucie. A więc no miejmy nadzieję, że do samego końca będziemy tutaj mieli emocje w Ostrudzie. Tak jak powiedziałem, remis nie zadowala tutaj nikogo. Teraz uwaga, bardzo dobre zagranie do Gajdy i mamy 2-1 dla piłkarzy Sokoła Ostrudy. To, o czym podkreślałem. 55 minuta spotkania, błąd w defensywie piłkarzy suwalskich Wigier. No i goście ponownie obejmują prowadzenie po podaniu Dawida Wolnego.